Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu chciałem powiedzieć, jak można stworzyć prosty obiekt, którym jest łańcuch. Przy okazji jest to trochę podobny tutorial do tego, co mówiłem na temat np. modelowania liny, chociaż tam kształt liny był trochę bardziej skomplikowany, bo ona składała się ze skręconych wiązek. Tutaj łańcuch będzie składał się z przeplatanych przez siebie ogniw. Pokażę, jak można to szybko zrobić. Na początek włączę jeszcze wyświetlanie przycisków. No i teraz zaczynamy. Na początek do sceny dodaję zwykłe kółko. To jest kółko, które jest meshem, a więc wybieram menu Mesh Circle. Jeżeli takie kółko dodam, ono składa się domyślnie z 32 wierzchołków, natomiast u mnie tutaj jest pięciokąt. To dlatego, że kółko zostało przeze mnie już wcześniej dodane i zostało ustawione jako pięciokąt, a więc pamiętane są ostatnio ustawione ustawienia. Jeżeli wcisnę klawisz F6, to mam tutaj ilość wierzchołków 5. Normalnie jest 32. A więc w takim okienku możemy zmienić ilość wierzchołków i proponuję zrobić tych wierzchołków właśnie 5 albo 6, no góra 8, po to, aby te ogniwa łańcucha, które będę miał, nie były zbyt gęste, bo wtedy taki łańcuch będzie miał bardzo dużo wierzchołków i obciąży znacznie blendera i proces renderowania będzie długi. Teraz jak już mam takie kółko dodane, no to przesuwam je w trybie edycji na bok o jedną dużą jednostkę blendera, trochę skaluję na dół. No i jeżeli teraz zobaczę, jak to kółko wygląda, to ono powinno stać obok swojego własnego środka. W tym momencie obroty tego kółka wynoszą 0 i skala tego kółka również wynosi 1. A więc wszystko jest jakby bez żadnych modyfikacji. Jedyne co zmieniłem, to tylko siatka tego mesha. Następnie w trybie edycji ustawiam się w widoku od przodu i naciskam klawisz Alt-R, aby dodać kilka wytłoczeń w formie takiej operacji spin. Operacja spin jest dostępna w menu po lewej stronie, w narzędziach to jest przycisk spin i w ustawieniach tego spin domyślnie jest 9 takich kroków kolejnych ekstrudów, które tu się wykonują i kąt 90 stopni. Zmieniam tą ilość kroków z 9 na 3, może na 4 góra, myślę, że 3 wystarczą. No i teraz to jest właściwy model, od którego mogę zacząć tworzenie łańcucha. W tym momencie ustawiam się dalej w widoku od przodu, wchodzę do trybu obiektowego, panel mogę zamknąć z lewej strony i dodaję modyfikator taki jak Mirror. Mirror odbija mi mój obiekt z lewej strony na prawą, tworząc w ten sposób taki półkolisty kształt. Aby ten kształt był połączony ze sobą gdzieś tam w środku, bo teraz widać, że jest rozłączony, zaznaczam jeszcze opcję Clipping, która powoduje, że łączą się ze sobą wierzchołki, które się stykają na powierzchni lustra. Dodatkowo włączam odbijanie w osi Z i podnoszę trochę do góry ten swój obiekt, aby utworzyć kształt zgodny z takim ogniwem łańcucha. Jest to eleganckie ogniwo łańcucha. Teraz w trybie obiektowym sprawdzam, czy to ogniwo nie jest zbyt wielkie. Ono jest niestety dosyć spore, w związku z tym jeszcze je trochę proskaluję, tak aby było całkiem niewielkich rozmiarów. Powiedzmy sobie, że takie. Oczywiście ono teraz ma nałożoną na siebie transformację związaną ze skalowaniem. W związku z tym naciskam Ctrl-A i wydaję polecenie Apply Scale. W tym momencie skala wraca do wartości 1 i ten obiekt nie ma żadnych dodatkowych transformacji na siebie nałożonych. Dodaję teraz do sceny obiekt o nazwie Empty, według którego za chwilę w modyfikatorze Array będziemy to ogniwo przesuwać. I do samego ogniwa, oprócz modyfikatora Mirror, dodaję również modyfikator Array. Domyślnie ten modyfikator odbija obiekt, raczej powiela go, w prawą stronę, wzdłuż osi X, zgodnie z tym parametrem Relative Offset. Jest to po prostu odsunięcie obiektu o jedną jego całą długość w osi X. Wyłączam ten parametr, ponieważ nie jest on mi potrzebny i włączam parametr taki jak Object Offset, wybierając z tej listy obiekt, według którego będę orientował położenia poszczególnych ogniw. To jest ten obiekt Empty, który przed chwilą dodałem. Obiekt Empty stoi sobie dokładnie w środku układów współrzędnych i wygląda jak taki czarny układzik współrzędnych. Teraz go zaznaczyłem. Jeżeli ten obiekt przesunę, to jednocześnie z tym obiektem będzie przesuwała się pierwsza kopia mojego ogniwa, generowana przez modyfikator Array. Jeżeli będę miał trzy takie kopie, to w tym momencie one będą się również z jakimś tam offsetem przesuwały w stosunku do poprzedniego położenia. A więc Array działa tutaj doskonale i zmieniając położenie tego obiektu empty mogę generować różnego rodzaju układy tych ogniw, co oczywiście idealnie mi pasuje w środku łańcucha. Jeżeli te ogniwa stałyby sobie gdzieś tutaj, na przykład w ten sposób, tak, mam nadzieję, że to jest na osi, to jeszcze pozostaje mi tylko przekręcić ten obiekt empty w osi Z, a więc naciskam R, a później Z, aby te ogniwa ustawione były w odpowiedni sposób. Jeżeli przekręcę o kąt mniej więcej równy 90 stopniom, ale tylko mniej więcej, to uzyskam jakieś takie w miarę ciekawe ukształtowanie łańcucha. Ogniwa nie będą idealnie równo, albo takie idealnie równo ustawienie ogniw jest rzadkie w przyrodzie. Mogę nawet tak przekręcić, żeby ten łańcuch był trochę ciekawszy. Teraz w widoku od przodu ten łańcuch wygląda w ten sposób. Ma cztery ogniwa
Ilość tych ogniw mogę regulować za pomocą parametru count w modyfikatorze array. Oczywiście nie jest to zbyt elastyczne, ponieważ gdybym chciał, żeby ten łańcuch był jakoś wygięty albo jakoś się układał, lub też w jakimś zwisie zaczepiony o coś wisiał, na przykład przywiązywałby jakiś statek do brzegu czy coś takiego, to oczywiście musiałbym go wygiąć. I teraz wygięcie takiego obiektu możliwe jest za pomocą kolejnego modyfikatora, który nazywa się po prostu krzywa. A więc dodaję taki modyfikator, tutaj jest on, i w tym modyfikatorze muszę wybrać obiekt, który będzie krzywił mój łańcuch. Tym obiektem powinna być krzywa, a więc wybieram sobie z menu krzywych obiekt taki jak path. Ten path to jest taki prosty, malutki odcinek składający się z 5 wierzchołków, który będzie mógł wyginać mój łańcuch. No i teraz, aby ten łańcuch się wygiął, muszę dodać ten path w modyfikatorze krzywa i od razu widać, że już to wygięcie następuje. Ale tak naprawdę, ponieważ mój obiekt z krzywą jest całkiem prosty, to i łańcuch jest całkiem prosty. Jedyne, co się zmieniło, to to, że się ten łańcuch przekręcił, przesunął się w kierunku początku krzywej. Jeżeli taką krzywą teraz przekręcę, ustawiając ją w ten sposób, aby ona nakładała się na mój łańcuch, no to w tym momencie mam już wszystko jakby załatwione. To, co tu jeszcze mogę zrobić, to ustawić sobie tą długość łańcucha na długość zależną od długości tej krzywej. Za chwilę to zrobię, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze chciałbym przeskalować troszeczkę ten obiekt, aby miał mniejsze ogniwa. Jak widać, że skaluję ten obiekt, to w tym momencie oczywiście obiekt empty pozostaje bez skali, a więc wielkość tego obiektu empty jest większa niż mojego ogniwa. W związku z tym kolejne ogniwa się powiększają. Jeżeli jednak w ogniwie nacisnę Ctrl A i Apply Scale, to wszystko wraca do normy. Jedyne, co mi pozostaje, to ustalić tylko nowe położenie ogniw. Zmniejszyłem te ogniwa dlatego, żeby one bardziej były dopasowane do długości tej mojej krzywej. No więc teraz tak to wygląda. Skoryguję się troszeczkę wzajemne odległości pomiędzy ogniwami za pomocą przesunięcia tego obiektu empty. Myślę, że tak będzie ok. Zobaczmy to jeszcze w widoku siatki. Nie chciałbym, aby one się przecinały ze sobą tutaj. W związku z tym jeszcze trochę będę musiał chyba skorygować tę odległość. Myślę, że tak mogłoby to być tutaj zrobione. Elegancko będzie. Dobra, no i teraz wracam do zaznaczenia mojej krzywej. Jak widać, ta krzywa jest prawie tej samej długości, co mój łańcuch, ale to nie ma w tym momencie znaczenia. Ważne jest to, że środek łańcucha znajduje się w środku układów współrzędnych i środek tej krzywej znajduje się w środku układów współrzędnych, a więc jeden obiekt względem drugiego nie jest w żaden sposób przesunięty. I co za tym idzie, mogę teraz elegancko tą krzywą mój łańcuch modelować. Jeżeli wejdę do trybu edycji dla krzywej i zaznaczę któryś z wierzchołków i przeciągnę, to od razu widać, że mój łańcuch się elegancko ugina. I to jest takie fajne ugięcie, które doskonale do tego łańcucha jest dopasowane. Ok? Tak to działa. Teraz mogę w modyfikatorze array włączyć opcję, i to już jest ostatnia rzecz, która jest potrzebna, która będzie uzależniała długość łańcucha od długości tej krzywej deformującej. Wybieram w tym momencie z menu Fit Type polecenie dopasuj do krzywej i w tym momencie oczywiście łańcuch robi się króciusieńki, jest tylko jedno ogniwo, nie powstały żadne nowe kopie. Jest tak dlatego, że nie wybrałem jeszcze krzywej. Jeżeli wybiorę swoją krzywą, to w tym momencie długość łańcucha jest uzależniona od długości mojej krzywej. A zatem, jeżeli tę krzywą będę teraz rozbudowywał przez na przykład kolejne ekstrudowanie następnych wierzchołków, to mój łańcuch będzie za tą krzywą podążał. I w związku z tym mogę łatwo wymodelować za pomocą łańcucha jakieś ciekawe kształty leżące sobie na powierzchni. No na przykład coś takiego. Teraz jeżeli spróbuję te wierzchołki tu trochę przesunąć, to jak widać nie ma to wpływu na to, co dzieje się z łańcuchem, ale jeżeli te przesunę, to już oczywiście nadgonię. No i w tym momencie mogę zrobić tak, żeby jedno ogniwo zahaczało się o te kolejne, które tu są. Proszę zobaczyć, mam taki układ. Elegancki łańcuch. Teraz jest to jedno z zadań, jak się domyślacie, danych moim studentom, moim ulubionym studentom. W związku z tym w tym zadaniu było trzeba zrobić na przykład swoje inicjały z takiego łańcucha, albo napis jakiś, powiedzmy sobie, narodowo-wyzwoleńczy, albo na przykład skróty od słów chowaj wino do plecaka, albo coś jeszcze innego. Chciałem jeszcze pokazać jedną rzecz. Jeżeli taki napis chciałbym skopiować, to wtedy zaznaczam obiekt empty, zaznaczam krzywą i zaznaczam łańcuch, a więc wszystkie te trzy elementy składowe. One oczywiście, te modyfikatory mogą mieć tutaj zostawione, nie ma problemu. Jeżeli skopiuję te elementy i postawię z boku, wtedy mogę modelować zupełnie nową krzywą z zupełnie nowym kształtem. Otóż okazuje się, że ten skopiowany ogniwek, to jedno ogniwo tutaj, nagle ma w modyfikatorze array podmienione obiekty takie jak empty i takie jak krzywa. Wydaje mi się, że w poprzednich wersjach Blendera nie było tak dobrze i trzeba było zmieniać te wszystkie elementy ręcznie. Tutaj przy skopiowaniu następuje automatyczna podmiana obiektów. A więc widzę, że mam krzywą, która nazywa się Nurbs Path 001 w porównaniu do oryginalnej krzywej, która miała nazwę po prostu Nurbs Path.
Jest to super sprawa. Teraz, jeżeli chciałbym zrobić jakąś inną literkę, wystarczy tylko przeedytować krzywą. Mogę z tej krzywej usunąć kilka wierzchołków przez zaznaczenie ich i select, a później stworzyć z tego jakąś literę, na przykład A, co by przypominało trochę moje inicjały. A więc zrobię jeszcze jedną kopię tego obiektu. Ustawię ją na przykład tutaj. I oczywiście usunę część teraz wierzchołków z krzywej, taką znaczną część. Aby ta krzywa się skróciła, jeszcze tu kilka usunę. I teraz mogę tę krzywą zaznaczyć w trybie edycji. Jeżeli ją przeciągnę w inne miejsce, to ona będzie za sobą ciągnąć cały łańcuch, ponieważ to ona określa ten kształt łańcucha, a kształt to jest również położenie pojedynczych wierzchołków. Jeżeli krzywą przekręcę, to ten łańcuch również się będzie przekręcał. I w związku z tym mogę taką krzywą tutaj dodać i ona będzie mi definiowała elegancko cały kształt mojego łańcucha, więc mogę zrobić nawet coś takiego. O, czy to nie jest super? Sami zobaczcie, jak można prosto wymodelować takie dość złożone kształty. Oczywiście, jeżeli ktoś nie wie, jak zrobić taki łańcuch, to będzie się głowił nad tym i nie musi to być dla niego sprawa prosta. Tu na samym końcu jest jeszcze jedna rzecz. Chciałem, żeby to ogniwo, które jest w tym miejscu, zahaczało się o to ogniwo, które jest tutaj. I to oczywiście również można zrobić. Z tym, że w tym momencie zaznaczam krzywą, zaznaczam ostatni wierzchołek i naciskam Ctrl-T. Ctrl-T jest to operacja, która pozwala przekręcać wierzchołki na krzywej. I dzięki takiej operacji mogę tą krzywą swoją skręcić. Tak samo mogę skręcić następny wierzchołek, który spowoduje, że mój łańcuch nie będzie aż tak bardzo zdeformowany. Proszę zobaczyć, że tu ogniwo się całkiem nieźle wygięło. Trzeba unikać takich deformacji, przynajmniej w tym miejscu, w którym one byłyby widoczne. A więc mogę teraz zrobić taki efekt. No i mam elegancko jeden łańcuch przepleciony przez drugi z lekkim dodatkowym skręceniem. Super sprawa. Polecam zabawę, życzę powodzenia w oddawaniu zadań. No i cóż, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem.